Cześć, witajcie w kolejnym kwadransie. Dzisiaj jestem tutaj z Kubą i bawimy się przy nowym Need for Speedzie. Dzień dobry, to w końcu też mam okazję w kwadransie next genowym uczestniczyć. Tak, jak się czujesz? Pierwszy raz w swoim next genowym kwadransie? Ja gram na PC, więc dla mnie to jest codzienność. Ale nie zaczynajmy tutaj jakichś takich tematów typu PC versus PS4 versus Xbox One. Nie, to absolutnie ma sensu. Jesteśmy tutaj, by zobaczyć Need for Speed Rivals w akcji. Grę, która właśnie jest na ekranie, mknie przez te szerokie drogi stanu. To jest hrabstwo Redview. Hrabstwo Redview. Przez szerokie drogi hrabstwa Redview mknie Mateusz, który zasiada za kierownicą swojego pięknego, żółtego Porsche. No i myślę, że ty jesteś kompetentny, żeby coś więcej nam na ten temat powiedzieć, na temat tej gry, bo jesteś autorem recenzji, która pojawiła się w tym tygodniu na GameZilly. No i ocena w tej gry jest całkiem niezła. Niektórzy, jak widać było, nie do końca zgadzają się z moją opinią. To jest oczywiście dla nas chlebem powszednim. Każdy ma swoje gusta. Jako, że niby za niska, natomiast... No, to wiesz, kwestia tylko i wyłącznie... O, właśnie się rozbiłem strasznie, ciężko się jeździ i mówi jednocześnie. Natomiast dla mnie generalnie Need for Speed Rivals jest jedną z takich kart przetargowych, żeby w ogóle, pomimo tego, że się... Dałem temu bardzo niską ocenę, 7 na 10, ale jest to jedna z niewielu kart przetargowych, żeby w tym momencie inwestować tak naprawdę w PlayStation 4, bo gra jest naprawdę niezła. No dobrze, ale teraz powiem ci szczerze, wczoraj przeczytałem właśnie wstęp do twojej recenzji. Było tam dokładnie to samo, co teraz stwierdziłeś, że to jest gra, dla której warto kupić PS4. Ja bym tutaj polemizował, po pierwsze dlatego, że to jest gra multiplatformowa, można ją mieć na innych platformach, w tym również PS3, Xboxie 360, a różnice, no chyba poza oprawą graficzną i ogólnymi takimi technicznymi aspektami, są już takie mniej istotne, bo tak naprawdę to, co daje nam nowa generacja, oczywiście poza takimi właśnie rzeczami jak grafika, trochę nowych feature'ów technicznych, trochę nowych takich rzeczy jak na przykład to szerowanie gier, streamowanie na PS Vita, do sieci i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście spodziewam się, że Need for Speed korzysta z tych rzeczy, natomiast sensu stricte ten gameplay, rozgrywka w dużej mierze jest podobny, taki sam. Dlatego polemizowałbym, że to jest gra must have i ona może być tym, co powinno nas jakoś zachęcić do kupna PS4. Dlaczego? Po pierwsze, bo mamy na PC-cie co najmniej tak samo dobrą oprawę, o ile nie lepszą, a poza tym gra jest również na starszych platformach. I tu macie piękny przykład tego, że czasami na tym gremium redakcyjnym również się w wielu kwestiach nie zgadzamy. Mateusz, jeśli chcesz, odeprzyj teraz mój atak. I macie też tutaj piękny przykład tego, jak Kuba lubi się rozgadywać czasami. No tak. Natomiast mieliśmy tutaj nie rozmawiać o wyższości PC-tów nad konsolami albo odwrotnie. Nie, więc rozmawiamy o tym, co powiedziałeś na temat tej gry w tej wersji na PS4. Ja jestem konsolowcem, ja na PC-cie nie gram, więc ciężko jest mi tutaj wypowiadać się tym kierunku, natomiast jest to sprawa analogiczna jak z Assassin'em 4. W takim wypadku, jeżeli gra wychodzi multigeneracyjnie i ta różnica jest aż tak duża, ponieważ jak się interesowałem, gra wygląda naprawdę znacznie tak, lepiej na nowej generacji. Tak, wygląda lepiej, jest bardzo zbliżona do PC-ta. To po prostu robiliśmy porównanie, można tak, było tam to zauważyć, że różnice były niewielkie. Wydaje mi się, że nie warto inwestować w Need for Speed Rivals na starą generację, tylko po prostu w nową, dlatego jest to karta przetargowa, która mówi, że warto kupić PS4. Z tym się mogę zgodzić, natomiast czy dla tej gry warto kupić PS4? Nie wiem. Jeżeli ktoś lubi gry wyścigowe, zwłaszcza, właśnie wyleciałem z toru, zwłaszcza jeśli uwielbia serię Burnout, część Burnout Paradise zwłaszcza, bo tak naprawdę to był mój największy zarzut, na który zresztą zwróciłem uwagę w recenzji, że ta gra to jest Burnout Paradise w nowej skórce, bardziej poważnej być może. I tu znowu wracamy do punktu wyjścia, czyli tak naprawdę do gustu graczy i tego, czego oni oczekiwali po tej serii, w szczególności tworzonej teraz również przez Criterion. Wszyscy mówili, niech Criterion zrobi nowego Burnouta, niech się nie zabiera za Need for Speedy. A się okazuje, że tutaj Need for Speed jest takim wilkiem w owczej skórze, że tak naprawdę mamy do czynienia z tą samą świetną formułą, którą kiedyś prezentował Criterion,
tak naprawdę pod przykrywką zupełnie innej serii, troszeczkę odmiennej, no może zupełnie innej, troszeczkę odmiennej, to tak trochę przewrotnie zabrzmiało, ale Need for Speed z założenia jest z grą nieco inną, bo Burnout to wiadomo, tam były jakieś szalone wyskoki, dużo zniszczeń i tak dalej, a tutaj do tego dochodzi jeszcze taka, powiedzmy, pseudo poważna oprawa typu policjanci, wyścigi. Która jest strasznie denna w tej części, zrobiona na odwal się. Czyli ta cała oprawa na to, że... fabularna, natomiast brakuje tej grze zdecydowanie tego szaleństwa burnoutowego i rozbijających się samochodów. Tak? No ale to jest właśnie to pytanie takie egzystencjonalne dla tej serii i dla Burnouta. Czy fani Need for Speeda oczekują tego samego od Need for Speeda, czego od Burnouta? Dlaczego nie powstał równorzędnie Burnout? Również od Criterionu. Oto jest pytanie. Myślę, że dlatego, że ciężko byłoby im robić dwie identyczne gry. Wtedy dopiero byłby ogromny rage ze strony fanów, że o mój Boże, wyszły dwie gry, które są praktycznie identyczne, tylko w jednej samochody się bardziej rozbijają, a w drugiej nie. Nie mówię oczywiście, że Need for Speed Rivals jest zły, no bo 7 na 10 jest bardzo wysoką oceną. Grałem w niego kilkanaście godzin i bawiłem się świetnie. Tylko po prostu przejada mi się już trochę ta formuła, która od Burnout Paradise plus kilku następnych części Need for Speeda wygląda tak właściwie tak samo. No to jest takie pytanie i właściwie kwestia w gatunku samochodówek, bo tak naprawdę ten gatunek, co jest oczywiście, to jest moje odczucie, ale tkwi w takiej stagnacji już od kilku dobrych lat, bo nic właściwie ponad to, co oferują nam teraz samochodówki, już niezmiennie od paru lat. Ciężko jest trafić na coś zupełnie nowego, poza oczywiście coraz lepszą oprawą. Oprócz tego oczywiście chodzi o modele samochodów i tak dalej, ale czym się wyróżnia dobra samochodówka i co ją odróżnia od złej? No, projekt tras, grafika, ilość samochodów dostępnych do zabawy, a tak naprawdę no nie ma tutaj takich, powiedzmy, mocnych wyróżników, bo to są, jest dużo elementów wspólnych w wielu grach, natomiast jest bardzo niewiele elementów unikatowych, w przeciwieństwie na przykład do RPG, bądź też FPS-u, gdzie mówimy, że FPS jest wtórny bądź nie, ale tam jednak jest większe pole do popisu, bo nikt jeszcze o tych, myślę, że kosmicznych samochodówkach, jakichś takich naprawdę dobrych, to nikt nie słyszał, natomiast samochodówek dziejących się gdzieś w fikcyjnym stanie USA było już co najmniej kilka. Wiesz co, szczerze powiedziawszy, myślę, że dobrym rozwiązaniem dla gatunku samochodówek, tak samo zresztą jak chociażby dla padającego ostatnio gatunku japońskich RPG-ów, byłoby zaprzestanie kombinowania i powrót do korzeni, co chociażby bardzo dobrze wyszło, jeśli chodzi o Mordobicia. Już widzę te komentarze, jak ty źle jeździsz. Ale naprawdę skupienie się na rozmowie i na graniu nie wiem, jest... że teraz późno to podkreślam, ale umówmy się, że kończymy za chwilę tę część podcastową i spróbujemy skupić się na tym, co się naprawdę dzieje na ekranie. Ale Mateusz, skończ myśl, zacząłeś. Tak, myślę, że powrót do korzeni jest... Powrót do korzeni mógłby być właśnie tym potrzebnym powiewem świeżości, ponieważ wydaje mi się, że w gatunku samochodówek również zaczyna dochodzić do pewnego przekombinowania, bo osobiście nie pogardziłbym, żeby Need for Speed był klasyczną, zwykłą ścigałką, nawet po zamkniętych torach, właśnie złapała mnie policja, nawet po zamkniętych torach z wyłączeniem wszystkich bajerów, specjalnych broni. No i był kilka lat temu, był Shift. Tak, Shift, który skończył się na dwóch częściach, zresztą bardzo fajnych, od Slightly Mad Studios. No i na tym właściwie wątek się urwał. Tak, ludzie się... chcieli powrotu do tuningu, który zafundował im Need for Speed Most Wanted, albo jeszcze wcześniej Underground. Tak, ale z drugiej strony Shift próbował uderzyć... W ten symulacyjny tak, kawałek. Tak, symulacyjny po tym, jak wielki sukces odniósł Race Driver Grid. To prawda. A Grid później odtwórczo wyszedł z częścią drugą gry, Równie odtwórczo pojawił się Need for Speed Shift 2. Zmian wielkich nie było tak naprawdę, ale gra była ciągle dobra, no i tutaj mamy właśnie ten taką egzystencjonalne pytania pojawiają się o ten gatunek. No dobrze, wróciliśmy już na tor, umawiamy się, że teraz kończymy już tę całą dygresję na temat gatunkowych naleciałości, wtórności i tak dalej. Gra została oceniona na 7 na 10, no ale co tak naprawdę w niej znajdziemy? Poza tym, co już wiemy, że jeździmy po tym fikcyjnym hrabstwie Redview, pięknym żółtym Porsche z dwoma czerwonymi paskami ciągącymi się przez całą karoserię, aż
aż jest, miło popatrzeć. To jest moje skustomizowane Porsche. Ono tak nie wygląda domyślnie, natomiast co znajdziemy? Wszystko, co znajdziemy tak naprawdę w Burnout Paradise, czyli mamy rozsiane po całej otwartej mapie różnego rodzaju eventy podzielone na kilka rodzajów, typu wyścigi, klasyczne wyścigi, ucieczki przed policją, wyścigi Hot Pursuit, kiedy musimy ścigać się z innymi, kiedy gonieni jesteśmy przez całą eskadrę policyjną. Mamy w ogóle dwie ścieżki kariery w tej grze. Ścieżkę kierowcy rajdowego i ścieżkę policjanta. Każda z tych ścieżek posiada inne zadania do wykonania, odpowiednie. Wcześniejsze zadania, o których mówiłem, pojawiające się na mapie, dotyczą kierowcy rajdowego. Zadania dotyczące policjanta są zupełnie odmienne. Chociażby bardzo ciekawe są i podobały mi się typ zadań, który polega na tym, iż dostajemy wezwanie do jakiegoś zdarzenia w hrabstwie i musimy, powiedzmy, przebyć cały teren, cały obszar mapy. Tak, cały obszar mapy bez stłuczki i w jak najszybszym tempie, aby dojechać do tego zdarzenia. Czy to jest trudne do osiągnięcia? Bo pytam, bo seria Need for Speed nigdy, no poza oczywiście tymi drobnymi epizodami, o których wcześniej wspomnieliśmy, czyli Shift i Shift 2 Unleashed, nie miała jakichś takich zacięć typowo symulacyjnych. Tutaj mieliśmy zawsze czysto arcade'ową rozgrywkę. Nie no, Need for Speed Rivals absolutnie jest symulacją, jest to arcade pełną gębą, ale wydaje mi się... Czy to jest arcade przystępny, łatwy do nauczenia się, natomiast trudny do wymasterowania, czy po prostu od początku jest już trudno? Jest to absolutnie gra trudna, ponieważ nie wiem, czy tutaj zwróciliście uwagę, za różnego rodzaju powiedzmy... Wiesz co, daj teraz ja trochę powiesz. Tak, nie mogę patrzeć, jak się rozbijesz o tym. Standardowe jest sterowanie. Tak, tak, tak. Wykonywanie różnego rodzaju niebezpiecznych wyminięć, bądź kończenie eventów. Czyli to nie jest ręczny, przepraszam. Lub wygrywanie wyścigów. Otrzymujemy ręczny. Punkty, które nazywają się SP Points, Speed Points. I za te punkty możemy kupować ulepszenia dla naszego samochodu, bądź też nowe samochody w przypadku kierowcy rajdowego, ponieważ policjanci otrzymują je za darmo. Z tym, że jeżeli rozbijemy nasz samochód, bądź zostaniemy złapani przez policję, to wszystkie zebrane przez nas punkty przepadają. Aby one zostały na naszym koncie, musimy dowieźć je bezpiecznie do najbliższego safe house'u. Co nie jest proste, ponieważ policja jest naprawdę uporczywa i bardzo skuteczna w tym, co robi w tej grze. Co determinuje, że gra jest bardzo trudna, ponieważ żeby dokonać jakichkolwiek postępów, musimy zebrać te punkty, za które ulepszymy nasze wozy, bądź kupimy nowe, co potrafi być bardzo trudne po już, powiedzmy, 15 minutach jeżdżenia. Na górze po lewej mamy W ogóle przepraszam, że ci się przerwę tak ogólnie to całe omówienie, ale mógłbyś mi powiedzieć, co ja teraz w tej chwili robię, czy... W tej chwili jeździsz i chociażby jak podjeżdżasz... Mam ten free ride, tak? Tak. Nacisnąłeś L1 i zacząłeś wyścig head-to-head z... Z chęcią się z nim pościgam. Z jakimś losowym kierowcą rajdowym. Jejku. Co jest ciekawe, gra łączy w sobie online i offline. Co jest mniej ciekawe, serwery bardzo często zrywają. Ale myślę, że to jest taka choroba wieku dziecięcego, jak choćby w SimCity. Że z czasem oczywiście to wszystko wróci do normy, no ale szczerze, oceniamy oczywiście tak, grę, tak. Którą dostajemy tu i teraz, a nie tę, która zostanie naprawiona wszelkiego rodzaju łatkami, patchami za kilka dni, tygodni, miesięcy, może nigdy. To się wszystko oczywiście wyjaśni. I szczerze, niestety ten online wydał mi się zupełnie niezauważalny, bo odłączając konsolę od internetu, nie zauważyłem praktycznie żadnej różnicy, ponieważ na jednym serwerze jeździ dosłownie kilku żywych graczy. Ja źle powiem. Tak, zupełnie źle. W związku z czym właściwie rzadko się ich spotyka na mapie. Nie wiem, dla mnie nie robiło żadnej różnicy w takim wypadku, czy gram sam, czy gram z kimś. Co gorsza, co też zauważyłem i wypunktowałem w recenzji, problem z grą online jest tego typu, że rozpoczynając jakikolwiek event offline'owy z przeciwnikami komputerowymi, gra nie tworzy
O, to było ciekawe. Zacięcie. Gra nie tworzy tak jakby oddzielnej sesji dla tego offline'owego eventu. Jeździmy cały czas, mając tych żywych przeciwników na trasie. W związku z czym niejednokrotnie trafiłem na jegomościa, który tylko czatował w prostopadłej ulicy, żeby przeszkadzać ludziom biorącym udział w wyścigach z graczami komputerowymi i wbijał się w nich na pełnej prędkości. Czyli taki typowy trolling, można powiedzieć. Tak, typowy trolling. Niefajna sprawa. Co bodajże nie miało miejsca w Burnout Paradise, ponieważ tam rozpoczynając event tworzył nam się oddzielna sesja. No oczywiście to jest rzecz, która może jeszcze ulegnie zmianie, nie jest ostatecznie, ale tak jak mówiłem... No tak, oczywiście, oceniamy grę w takim stanie, w tej chwili to jest i jest uciążliwe, więc... Poszczegóły oczywiście na temat multi zapraszamy do recenzji. Myślę, że nie będziemy już teraz jeździć tak może w kółko. Jak wygląda koń, sami widzicie. Jest ładny. Jest bardzo ładnie. To znaczy nie jest to może ten najwyższy poziom, jeśli chodzi o samochodówki, bo no i niestety zostałem złapany. Bo tutaj myślę, że standardy wyznaczają potęgi typu Polyphony Digitals, Gran Turismo, Forza 5, czy też Project Cars, który już teraz wiemy, że nie ukaże się tylko i wyłącznie na PC, ale również na konsolach nowej generacji, co bardzo dobrze o nich świadczy. Krótko mówiąc, ten Frostbite wygląda naprawdę w porze. Doraźnie nie widzę jakiejś ogromnej różnicy pomiędzy tym, co widzimy w tej grze, natomiast w porównaniu z tym, co było w zeszłym roku w Need for Speed Most Wanted? Need for Speed Most Wanted, tak. Chyba tak. Ale to oczywiście jest tylko złudzenie, bo gra na pewno gdzieś tam w tych niuansach jest znacznie ciekawsza.